Witam wszystkich serdecznie z powrotem na moim kanale. Mam na imię Igor i dzisiaj mam pierwsze Q&A na tym kanale, więc świętujemy. Omedeto! 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 Czyli tak, spytałem się was na Instagramie o pytania, żebyście mi zadawali. Mam też parę pytań spod filmów, na które chcę odpowiedzieć. W zależności, czy ten film będzie długi czy krótki, mogę go podzielić na dwie części. Zaraz się o tym przekonamy razem, wy na pewno już wiecie. Okej, zacznijmy z komentarzami na YouTubie. Pierwszy komentarz jest... I tutaj, wybaczcie, ale jako, że nie wiem, czy chcecie być wymieniani w takich filmach, czy nie. W tym filmie po prostu pozostawię wszystkie niki anonimowo i je wymarzę też ze screenshotów. Jeśli nie macie problemów z tym, żeby być pokazywanymi, to następnym razem po prostu zostawcie komentarz, czy chcecie, żeby te Q&A były dalej anonimowe, czy żebym udostępniał niki z Instagrama i z YouTube'a. Pierwszy komentarz to jest... Tutaj komentarz też się odnosi do podcastu, który nagrałem u Emila na kanale Podcast po Japonii. Bardzo polecam, aczkolwiek dużo się od tego czasu pozmieniało. Masz już mieszkanie dla siebie bez współlokatorów? Tak, mieszkam już chyba 2 lata mieszkam sam bez współlokatorów. Mimo tego, że naprawdę sharehouse to była najlepsza opcja na pierwszy rok. Kiedyś też nagram o tym film, czemu uważam, że jak się przyjeżdża do Japonii na dłużej, żeby się zatrzymać w sharehouse'ie. I mimo tego, że uważam, że sharehouse był najlepszą opcją na sam początek, bardzo, bardzo się cieszę, że mam nareszcie trochę swojego miejsca, gdzie po prostu mogę, nie wiem, chociażby nabałaganić i sobie nie sprzątać przez tydzień. Aczkolwiek tego nie polecam, bo karaluchy. Gdzie teraz pracujesz? Mówiłem o swojej pracy już u Emila na różnych streamach, ale szczerze mówiąc, chciałbym od teraz zacząć trochę ukrywać, gdzie pracuję. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do oglądania streamów Emila na Twitchu ze mną i na pewno szybko się dowiecie, gdzie pracuję. Aczkolwiek na tym kanale nie będę mówił. Powiem tylko tyle, że jest to amerykańska firma, czyli pracuję tak jakby na amerykańskich zasadach. I jest to praca biurowa. Na jakim poziomie jest twój japoński w mowie i piśmie? Mój japoński jest bardzo, bardzo dziwny, ponieważ ja nigdy się nie uczyłem japońskiego od podstaw. Przed przyjazdem do Japonii troszeczkę się tam uczyłem japońskiego sam z książki Genki. Dużo z tego nie zostało i tak naprawdę jak przyjechałem do Japonii, to się okazało, że kompletnie niczego się nie nauczyłem. Więc tak naprawdę uczyłem się głównie w pracy, jak pracowałem w restauracji. Później jak pracowałem na barze, to byłem zmuszony rozmawiać z klientami, którzy siedzieli przy barze, więc też tam się trochę podszkoliłem. A jak się chodziło w ogóle ze znajomymi do barów, tam też byłem zmuszony mówić i w taki sposób się nauczyłem najwięcej mojego japońskiego, który do dzisiaj jest... Właśnie ciężko mi powiedzieć, ponieważ na niektóre tematy potrafię porozmawiać, a przynajmniej zrozumieć, ale brakuje mi strasznie dużo podstaw. Czasami nie potrafię odpowiedzieć na bardzo proste pytania, a czasami potrafię się wyrazić na jakieś bardzo, nie wiem, filozoficzne zagadnienia. Ale wystarczy, żeby się dogadać. Nie wystarczy na tyle, żeby pracować na przykład w japońskiej firmie. To jeszcze bardzo, bardzo długo nie będzie, ale gambaru, uczę się. Tak, żeby pójść spotkać się z Japończykiem, to potrafię się już dogadać, nie korzystając z Google Translate. W piśmie jest gorzej, potrafię przeczytać łatwe jakieś teksty, potrafię zrozumieć teksty, w sensie jak widzę kanji, to wiem, o co chodzi, ale na przykład nie potrafiłbym przeczytać tego na głos, bo nie do końca wiem, jak się czyta niektóre kanji. Widzę, że jeszcze jest pytanie, czy pokażę swoje mieszkanie. Pokazałem na jednym z ostatnich filmów, gdzie pokazywałem puste moje mieszkanie. Obecnie pełnego nie chcę pokazywać, bo jest po prostu bałagan. Dobra, przechodzimy teraz do pytań z Instagrama. Pierwsze pytanie, jakie dostałem, jest: kiedy pokażesz torty japońskie?
Szczerze mówiąc, tak naprawdę w Japonii nie ma japońskich tortów per se. Przynajmniej ja raczej nie widziałem żadnych ciast. Słodycze japońskie wyglądają i mają po prostu jakieś przeróżne wariacje mochi. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że wszystko co Japończycy wiedzą... Ale dobre truskawki. Wszystko co Japończycy wiedzą o tortach i ogólnie o ciastach opiera się na amerykańskich i europejskich ciastach. Tak na przykład najbardziej popularnym ciastem jest właśnie Shoto Cake, czyli ciasto z bitą śmietaną. Ogólnie są bardzo dobre. Ja osobiście nie przepadam aż tak bardzo za różnymi ciastami i tak dalej, więc raczej tego nie pokazuję u siebie na filmach. Jak idę do restauracji, to raczej nie zamawiam ciast, nie zamawiam nic deserowego. Wolę zjeść coś dobrego. Ale ciasto są ogólnie bardzo dobre, torty są przepyszne, drogie. Strasznie drogie. Taki kawałek kosztuje 500 jenów, czyli około 5 dolarów. Taki malutki torcik kosztuje około 3000, 4000 jen. Zależy oczywiście w jakiej cukierni. To akurat jest taka jedna z lepszych cukierni, jakie mam w pobliżu. Jak to u Japończyków jest, nawet jeśli tort jest europejski z pochodzenia, jest po prostu dopracowany idealnie, jest przepyszny. Jako bonus jeszcze w Japonii do każdego zakupu w cukierni czy ogólnie w sklepie, gdzie się coś kupuje, coś mrożonego, dodawane są takie gulpady. To jest po prostu jakaś ciecz, która zamarza i która się nie rozmraża tak bardzo i utrzymuje zamrożone rzeczy przez długi, długi czas zimne. Normalnie czymś takim można nawet w wielki upał ochłodzić, utrzymać ciasto chłodne przez, nie wiem, pół godziny, godzinę. Następne pytanie. Skąd pomysł na YouTube? Czy masz z tego frajdę? No, pomysł na YouTube się wziął tak naprawdę z tego, że mnie zawsze fascynowała ta platforma. Nawet już dawno, dawno temu próbowałem coś robić na YouTubie, aczkolwiek no, mając tam 18 lat, wstydziłem się strasznie tego. Zawsze jak ktoś to, nie wiem, znalazł, czy zobaczył, że gdzieś dodaje i mnie zaczepiał, że widział filmik, to mi się robiło potwornie głupio i od razu wszystko kasowałem, więc tak naprawdę moje pierwsze takie kroki z YouTube'em miałem 10 lat temu. Fun fact, nawet kiedyś u Krzysia Gonciarza jeden sketch brałem udział, jak pamiętam, to nie wiem, który był rok, 2011, 12, może 13. Była na YouTubie możliwość odpowiadania filmikami na filmy. Wtedy zbierał do zapytaj beczkę pytania i ja wysłałem jeden filmik, który zrobiłem i się wtedy w nim pojawiłem. A teraz w Japonii wróciło to do mnie, bo mam w otoczeniu bardzo dużo osób, które robią coś na YouTube i nie wiem, jakoś mnie to zmotywowało bardzo. Plus chcę mieć jakąś pamiątkę z tego, że jestem w Japonii. Jakbym kiedyś musiał opuścić ten kraj, to po prostu chciałbym mieć jakieś takie archiwum wspomnień, na które mam nadzieję, że zawsze będę mógł spojrzeć, o ile na mnie zamkną YouTube'a, ale mam też wszystko pozapisywane na dyskach, więc jest to taka forma. Jeszcze do tego mam ogromną pasję do filmowania i do edytowania. Jest to coś, co mnie też zawsze od młodości spełniało i fascynowało. Gdzieś wszystkie te rzeczy się tak zazębiają i budują taką motywację, żeby autentycznie robić coś z tym YouTube'em. Plus, no, chcę zobaczyć, co sam mogę osiągnąć dzięki temu. Więc, no, stąd się wziął pomysł na YouTube. I czy sprawia mi to frajdę? Sprawia mi to ogromną frajdę. Ogólnie samo tworzenie tych filmów jest to zawsze... daje mi to takiego kopa motywacji w ogóle, żeby wyjść z domu, co jest też bardzo pozytywne. Jest to naprawdę świetne hobby, bardzo mi się podoba, bardzo się w tym spełniam, więc no... A sprawia mi to ogromną frajdę.
Czy planujesz vlogi i tematy według jakiegoś scenariusza, czy spontan? Ogólnie zazwyczaj jest jakiś pomysł. Czasami się zdarzają vlogi, gdzie po prostu jestem umówiony ze znajomymi, gdzieś idziemy w takie miejsce, co mi się wydaje, że jest warte pokazania. To wtedy po prostu biorę kamerę ze sobą i sprawdzam, czy uda mi się coś fajnego nagrać. Niektóre z tych rzeczy w ogóle nigdy nie trafiły do obiegu, bo nagrałem za mało, albo mi się wydawało to nie aż tak ciekawe. Ale zazwyczaj jakiś mam pomysł, jak na przykład z tą toaletą. Gdzieś mi myknęło, że jest toaleta, do której można gadać i po prostu wokół tego zaplanowałem sobie cały dzień, że tak powiem, wycieczkę pieszą na cały dzień. Scenariusza per se nie ma. Jest zazwyczaj jakiś pomysł i z tego pomysłu po prostu już kompletny spontan leci. Tak. Nie. Mam parę pytań od znajomej ze Słowacji, która nie mówi po polsku, ale rozumie po polsku, więc pozwolę sobie przetłumaczyć pytania, odpowiem po polsku. Wiem, że mnie zrozumiesz. Czy możesz zrobić film o polskich pączkach w Tokio? One na to zasługują. Mogę. Ogólnie chciałbym zrobić bardzo film, gdzie testuję te pączki. O samej pączkarni nie do końca chcę robić film, ponieważ koleguję się z właścicielką, dogadujemy się bardzo dobrze i nieraz mi wspominała, że ona nie do końca lubi występować przed kamerą i tak za bardzo też nie chcę, żeby pokazywać ten lokal. Co oczywiście chcę bardzo uszanować, więc jak się pojawi, to raczej pojawi się coś przed tą ścianą, gdzie będziemy sobie po prostu testowali. Trochę opowiem o tej pączkarni. W tej pączkarni też są potrawy, więc być może też kupię jakieś potrawy na wynos, pierogi i no, zrobię taki odcinek o polskim jedzeniu w Tokio. I ostatnie pytanie mojej znajomej, czy tęsknię za Polską? To jest bardzo ciężkie pytanie, na które mogę odpowiedzieć, że tak i nie. Oczywiście tęsknię za wieloma rzeczami z Polski, tęskni się za jakimiś smakami, słodycze wedla, czy nie wiem, nawet za takim kepsem, totalnym europejskim kepsem. W Japonii nie ma dobrych kepsów. Gdzieś się tęskni za tymi rzeczami, których tutaj nie można dostać, a jak już się pojawią, to bardzo, bardzo się z nich cieszę. Oczywiście tęskni też za rodziną i znajomymi, których zostawiłem w Polsce, ale za samym życiem w Polsce nie tęsknię w ogóle. Odnalazłem się tutaj w tej rzeczywistości japońskiej i nie miałem ani jednej takiej chwili, gdzie bym, nie wiem, jakoś tak strasznie tęsknił, że chciałbym być teraz w Polsce. Mówię, za rodziną oczywiście, za jedzeniem polskim, białym serem i takimi rzeczami strasznie tęsknię, ale za samym życiem, za byciem w Polsce jeszcze mi się nie zdarzyło zatęsknić. Tym w sumie mogę przejść do następnego pytania. Kiedy wracasz? Mam nadzieję, że nigdy. To jest też ciężkie pytanie, ponieważ ja nie wiem, czy chcę zostać w Japonii na zawsze i nie wiem też, jak potoczy się za parę lat. To znaczy, że no, nie nastawiam się, przynajmniej na razie, że tutaj się już osadzę na wieki wieków. Nie wiem, może za 2-3 lata poczuję jakiś zew przeprowadzania się do innego kraju, a może po prostu będę zmuszony przez okoliczności kiedyś wrócić do Polski albo do Niemiec, więc nie myślę aż tak daleko na przyszłość, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będę musiał wracać do Polski żyć na stałe, ponieważ no, przeżyłem tam 25-26 lat. Wydaje mi się, że wystarczy i jakbym miał się przeprowadzać, to chciałbym spróbować mimo wszystko w jakimś innym kraju. Nie wiem, czy europejskim, czy nieeuropejskim. Co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, to jest to, że po prostu czuję się dobrze w Japonii i no, tak szybko mnie się Japonia jeszcze stąd nie pozbędzie. Co ci się najbardziej podoba w Japonii, a czego najbardziej nie lubisz? To są też strasznie ciężkie pytania, ponieważ jakoś bardzo ciężko mi to określić. Co mi się najbardziej podoba, to na pewno jest cała atmosfera Japonii, tego nie wiem nawet jak to ubrać w słowa, po prostu najbardziej mi się podoba no życie tutaj. Wszystko się na to składa.
A jakbym miał wybrać jakąś jedną taką rzecz, to może wygoda życia w Japonii. Jest to bardzo wygodny kraj, jest bardzo takich dużo udogodnień dla człowieka. Chociażby z samych kombini nie potrafiłbym zrezygnować, gdzie mimo wszystko można 24 godziny na dobę coś kupić. Jak się czasem nie zdąży na pociąg ostatni, można iść do kombini. Jest parę kombini, które mają miejsca, żeby po prostu siąść. Można podładować tam telefon, sobie gazetę poczytać, zaczekać do 5 rano na pierwsze pociągi. Wszędzie są restauracje, gdzie można tanio i dobrze zjeść. Ogólnie Japonia jest bardzo bezpieczna. A w porównaniu, no raczej to się nie zdarza, żeby, nie wiem, kogoś napadli na ulicy i pobili. Tak, żeby wyjść po zmroku i się bać, żeby coś się stało, to raczej nie trzeba się bać. Taka wygoda życia w Japonii mi się chyba najbardziej podoba i jest to coś, do czego się przyzwyczaiłem i z czego byłoby mi trudno teraz zrezygnować. Co mi się za to najbardziej nie podoba, a tu też można by długo wymieniać, ponieważ mimo, że bardzo lubię ten kraj, to ma mnóstwo wad. Jedną chyba z takich wad, które mnie ostatnio najbardziej wkurzają, to jest japońska biurokracja. Japońska biurokracja trwa stanowczo za długo. Tutaj każda decyzja musi zostać zatwierdzona przez 40 osób. Jedna osoba nie może tutaj nic zadecydować sama, zawsze to idzie do przełożonego, przełożony idzie do swojego przełożonego, swój przełożony, ten za toż idzie do swojego przełożonego, aż to kiedyś trafia do szefa wszystkich szefów, po czym ta decyzja idzie znowu całą tą drogą z powrotem i to jest strasznie wkurzające. I to jest chyba rzecz, która obecnie mi najbardziej doskwiera, żyjąc w Japonii. Do tego jeszcze dochodzi, że ogólnie większość urzędów nie są ze sobą połączone. To znaczy, że jak trzeba załatwić coś w kilku urzędach, to trzeba do każdego iść z osobna. I nie jest to załatwiane przez jeden urząd. Na przykład, nie wiem, jeśli chodzi na przykład o przeprowadzkę, jakbym się przeprowadzał do innej części Tokio, to muszę najpierw iść do swojego urzędu miasta, wymeldować się i z tą kartką iść do nowego urzędu miasta, żeby się zameldować. Gdzie mi się wydaje, że to normalnie mogliby po prostu, nie wiem, wysłać maila, pocztę, cokolwiek, żebym ja nie musiał chodzić dwa razy, a mimo to, no, takie rzeczy trzeba niestety tu załatwiać. Dobra, i to na tyle dzisiaj. To były wszystkie pytania, jakie mi zadaliście poprzez Instagrama i poprzez YouTube'a. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawiajcie mi łapkę w górę, komentarze. Pytajcie mnie w ogóle pod tym filmem, zadawajcie kolejne pytania, jak jeszcze są jakieś. Co jakiś czas chciałbym robić takie Q&A. I odpowiadać na te pytania, więc pod każdymi filmami zapraszam do zostawiania, będę je kolekcjonował. I tak. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego razu. Dziane.